Cześć, Mandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Jest mi niezmiernie miło Was gościć na tym kanale. Jest to odcinek, który powstał we współpracy z salonami muzycznymi Riff, gdzie wzmacniacz Vox VT20X możecie sobie zakupić. I oczywiście zapraszam Was do tego, żebyście weszli do salonów muzycznych Riff Waszych lokalnych gdzieś tam i ogrywali różne wzmacniacze, sprawdzali je i wybrali sobie. Jest to część z serii, gdzie bawię się no tańszymi wzmacniaczami typu combo, które są po prostu wzmacniaczami do domu i są to wzmacniacze, które można bez problemu wykorzystać do tego, żeby nauczyć się grać na gitarze i ćwiczyć. Wszystkie wzmacniacze, które do tej pory tutaj były, były troszeczkę większe niż ten, bo miały 12-calowy głośnik i miały troszeczkę więcej mocy i były z takim nastawieniem, że ewentualnie można na nich zagrać próbę. Wzmacniacz, który mam tutaj dzisiaj, jest wzmacniaczem typowo domowym. Jest to wzmacniacz o malutkim głośniczku. Mamy tutaj na pokładzie 8-calowy głośnik, co jest dosyć typowe dla tego typu wzmacniaczy i jest to no, raczej taki standard, który, no słuchajcie, do domu tak naprawdę, no wiadomo, że jak ja mówię o tym, że ta 12 zawsze jest potrzebna, nawet już taka 10 to jest troszkę więcej tej dynamiki. Taka 12 to jest taka opcja, jak powiedziałem wcześniej, przyszłościowa, że możemy sobie po prostu no, pomyśleć o tym, żeby kiedyś na tym wzmacniaczu również grać jakieś tam próby, jakieś tam pierwsze koncerty. No a taka opcja 8 cali, jeżeli wzmacniacz jest dobrze zrobiony, no to nie zabraknie nam do domu tej dynamiki, wzmacniacz będzie dużo też mniejszy i po prostu, no mówię, jeżeli to jest dobrze zrobiona 8, no to w miarę to potrafić powinno zagrać. To nie będzie nigdy idealne. 10 byłaby oczywiście lepsza i nie będę tego w żaden sposób tutaj ukrywał. Wiele wzmacniaczy z 8-calowym głośnikiem no nie daje rady. Przykładem tutaj jest chociażby seria Marshalli MG15, gdzie jest 8-calowy głośnik. No i one rady nie dają, ten głośnik jest rzeczywiście marny. Taki wzmacniacz po podłączeniu do dużego głośnika też potrafi zupełnie się inaczej odezwać. Ale wzmacniacz, który tutaj dzisiaj sobie chciałem Wam zaprezentować, no jest tym wzmacniaczem, który jednak daje radę. I spokojnie na tych 8 calach sobie w domu pogramy, spokojnie nie będziemy przeszkadzali sąsiadów. Bardzo chciałem pozdrowić jednego z moich widzów, Rysia, który jest użytkownikiem takiego wzmacniacza i bardzo, bardzo mnie namawiał, żebym go przetestował. Tak bardzo mnie namawiał, że aż mi ten wzmacniacz przyniósł. Więc zbiegło się to z tym, że miałem iść do Łodzi, do salonów muzycznych Riff i sobie taki wzmacniacz sprawić, żeby przetestować go dla Was, a Rysiu go przyniósł. Więc to jest wzmacniacz, który Rysiu używa. Pozdro Rysiu. Wszystkie Ryśki to porządne chłopy, pamiętajcie o tym. I jest z niego bardzo, bardzo zadowolony. Zachwalał mi go chyba z miesiąc, więc w końcu stwierdziłem, dobrze, słuchajcie, no skoro tak zachwala, to musi coś w tym być. No i rzeczywiście coś w tym jest, bo jest to naprawdę dobry wzmacniacz. To nie jest mój pierwszy Vox. Gdzieś już kiedyś na jakichś starych odcinkach filmikowych jest Vox chyba AD, on się nazywał. Też z tej serii Valvetronics. I wtedy pamiętam, że też byłem nim bardzo, bardzo urzeczony. Seria Valvetronics jest, no nie będę ukrywał, jeśli chodzi o wzmacniacze domowe, jednym z takich, takie malutkie naprawdę, jednym z takich wyborów moim zdaniem, no lepszym, najlepszym. Więc są to piece, na które na pewno trzeba zwrócić uwagę, jeżeli szukacie po prostu wzmacniacza do domu, jeżeli chcecie mieć wzmacniacz. Sprawdzimy sobie najpierw na dzień dobry. Nagrania dzisiaj wszystkie są pokojowe, robione kamerą Zoomku 8N, która zresztą teraz też nagrywa, ale zaraz przełączę się na inną, ale chciałem Wam po prostu też pokazać, jak ona sobie tutaj potrafi nagrać taki obraz gadany. Ale jest to kamera Zoomku 8N, pokażę ją Wam po prezentacji pierwszego brzmienia. Są to nagrania pokojowe, więc nie przy stawiam mikrofonu, nie nagrywam się żadnego wyjścia tutaj liniowego, słuchawkowego, zresztą tu nie ma wyjścia liniowego jako takiego, jest wyjście słuchawkowe, które można w ten sposób wykorzystać i słyszycie to mniej więcej tak, jakbyście to słyszeli u siebie na chacie po prostu, bo na tym mi zależało, żeby no te testy tych malutkich piecyków były raczej takie, że to jednak słychać, wiecie, no tak jakbyście tutaj stali, bo ta kamera tak to nagrywa. Więc posłuchamy sobie symulacji Marshalla JCM800. We wszystkich nagraniach, oczywiście w większości z nich, będę raczej grał te same riffy.
a będę kręcił gałkami. No tak już sobie to, założyłem. Posłuchajcie, jak ten wzmacniacz radzi sobie z brzmieniem 800. Do testu wykorzystałem dwie gitary. Jedna to mój Gibson Studio czarny, którego znacie na polskich pick-upach Vermilion, które bardzo serdecznie polecam. Uwielbiam grać na tej gitarze. I przez chwilkę i przez moment pojawi się polska gitara Roof Guitars, tak zwany Schrödinger. Gitara, w której nie ma ani grama drewna. Oczywiście tylko przypomnieć, filmik można polubić, zostawcie łapkę w górę, to pomaga kanałowi. Jeżeli oglądacie ten kanał, a jeszcze nie subskrybujecie, klikajcie w subskrypcję i idziemy na 28 tysięcy do góry. Oczywiście zapraszam do pisania komentarza w sekcji komentarzy, szczególnie jeżeli chcecie podyskutować na temat tego materiału, bądź po prostu zadać jakieś gitarowe pytanie. Dziękuję wszystkim patronom kanału za to, że wspierają mnie i pozwalają mi kręcić te odcinki 4 razy w tygodniu, tak żeby wszyscy na YouTubie mogli sobie je oglądać. Zajrzyjcie również na mojego OLX-a, link jest oczywiście w opisie i nie jest to jedyny link, jaki w opisie możecie znaleźć, bo chociażby presety do bossa, chociażby jakieś zniżki. Sprawdzajcie, co tam jest napisane. Przez ten tydzień oczywiście również pomagamy chłopakom z CTG TV, którzy odbudowują swoje studio po zalaniu i specjalny link do aukcji charytatywnej, gdzie można zakupić gitarę, jest w opisie. Patroni kanału biorą również udział w gitarowej zabawie, gdzie nagrodą jest taka oto gitarka w tym miesiącu, bo co miesiąc jest zawsze jedna. Dziękuję wam za to, że jesteście w gitarowej mgle. Jedziemy dalej z odcinkiem. Miłego oglądania. Jedna bardzo mała jeszcze ważna rzecz, jeśli chodzi o ogłoszenia duszpasterskie. Chcę w tym tygodniu rozwiązać konkurs Zumba Style'a z... kiedy to było? Właściwie to powinienem już nowy konkurs ogłosić. Wejdźcie na fanpage'a filmikowego na Facebooku i tam jest przypięty post, gdzie
wrzuciłem w komentarzach wszystkie zgłoszenia. Sprawdźcie, czy jesteście. Najprawdopodobniej do piątku, w piątek najprawdopodobniej ukaże się już rozwiązanie, więc dobrze było, jakbyście do czwartku to ogarnęli i sprawdzili dla mnie, czy jesteście tam, czy czegoś nie pominąłem. Mam 30 zgłoszeń, mam nadzieję, że to są, wszyscy. Najprawdopodobniej również w piątek, wiecie, zabawa za kwietniowe patronajty. No więc jak obiecałem, będzie teraz druga kamera. Ta prawdziwa, którą kręcę zawsze, a to jest moja kamera Zoom, Zoom Q8, która ma ten tutaj wbudowany mikrofon pojemnościowy, stereofoniczny i po prostu wykorzystuję ją do tego, żeby nagrywać, no jak chcę nagrać, wiecie, gitarę z deski, gitarę akustyczne, no to to mi się bardzo ładnie sprawdza i w nagraniach takich wzmacniaczy również się bardzo fajnie sprawdza. Jestem bardzo, bardzo zadowolonym użytkownikiem tych kamer, zresztą mam jeszcze Zoom Q4, zaczynałem kiedyś od Zoom Q2 i lubię te kamery, one nie kłamią. Jeśli chcę Wam pokazać, jak coś by zabrzmiało u Was tak naprawdę, jakbyście tutaj stali w tymże pomieszczeniu, to wtedy wykorzystuję taką kamerę i no nie wiem, no myślę, że czasami taka odskocznia też od nagrywania tym mikrofonem close-up micingowym jest przyjemna, a poprzednie testy, no powiedziały mi już to, że to słychać tą różnicę, więc jest ok. Natomiast tak, wracając już sobie do tego naszego wzmacniacza. Słuchajcie, malutka obudowa. Obudowa jest zamknięta, ale nie ma za dużo basu. No bo ten głośnik 8 cali tak dużo tego basu Wam tutaj nie da. Tutaj nie ma wbudowanego transformatora zasilającego. Ten transformator zasilający jest tak, jakbyście w laptopie mieli, czyli jest osobnym unitem. Może to i dobrze tak naprawdę, bo dzięki temu wzmacniacz jest troszeczkę mniejszy i ten transformator jest też troszeczkę dalej. Nie wiem, czy to jest taki jakiś tam impulsowy zasilacz, czy ja się na tym zupełnie już tam nie znam, ale jest on troszeczkę dalej od tej lampy, od tej końcówki mocy, co pewnie jak w jakimś tam sensie wpływa na zakłócenia. Wzmacniacz jest dosyć lekki tak naprawdę. No wiadomo, to nie jest piórko, ale jest dosyć lekki. Jak widzicie, przypomina wyglądem wzmacniacze Voxa po prostu. No ta siateczka to jest taki Vox. Oczywiście tutaj jest symulacja Voxa AC30, czyli tego takiego najbardziej znanego i najbardziej lubianego. Jest nawet symulacja treble boosta, którego używa, wiecie, kto? Kto używa treble boosta, możecie napisać razem z Voxem. Możecie oczywiście napisać w komentarzach, jeżeli macie na to ochotę. Panel jest od góry, dlatego nad tym tutaj sobie wisi ta kamera i jak kręciłem gałeczkami, no to wiadomo, że nagrywałem na dwie kamerki i ten panel jest od góry, co jest takim dosyć no, charakterystyczną cechą wzmacniaczy tego typu właśnie takich domowych. Więc przejdźmy sobie teraz na ten panel i poopowiadam Wam, co tutaj z tego można wykręcić tymi gałeczkami i jak to działa. Słuchajcie, no generalnie panel jest bardzo prosty. Tu sobie włączamy foot switch. Tym foot switchem, jeżeli mamy taki foot switch pięcioprzyciskowy, który można zakupić oczywiście dodatkowo do tego wzmacniacza, możemy sobie sterować tak, że zmieniamy sobie banki i 8 tych banków, które są wpisane w wzmacniacz, możemy sobie zmieniać. Czyli tak naprawdę możemy z niego zrobić 8-kanałowy wzmacniacz, którym sobie sterujemy jednocześnie grając, sterujemy go sobie nogami, włączamy sobie zapisane gdzieś tam w tych bankach jakieś tam efekty. Pozwala to tak naprawdę na przykład nagranie sobie na żywo do podkładu perkusyjnego, no ile nie jest to wzmacniacz do grania prób, no to w domu spokojnie nauczymy się zarówno tego, że sobie przełączamy, gdzieś tam włączamy jakiś efekt, gdzieś tam wyłączamy, łatwo to można ogarnąć. To jest całkiem fajne rozwiązanie, że taka funkcja tutaj jest. No oczywiście można to też robić przy pomocy tutaj guziczków. Wzmacniacz można oczywiście podłączyć pod USB do komputera, wtedy tych banków robi nam się więcej, wtedy robi nam się więcej tych wzmacniaczy. Tutaj w tych slotach na usera można sobie zapisać wzmacniacze, które nie są fabrycznie tutaj wpisane. No generalnie rozszerza nam się paleta tych brzmień, rozszerza nam się paleta możliwości, rozszerzają się efekty i łatwiej jest też tym wszystkim edytować. Ale tak naprawdę ta edycja tutaj wcale nie jest taka trudna i tak naprawdę
naprawdę to no, jest dosyć intuicyjna. Może nie jest to tak na pierwszy raz, że od razu będziecie wszystko wiedzieć. Wiadomo, że ja, mając doświadczenie z cyfrowymi zabawkami od wielu, wielu lat, pewne rzeczy się powtarzają. No ale jest instrukcja i łatwo jest się tego nauczyć. Tutaj oczywiście jest wejście na gitarkę. Tutaj się tam przełączamy pomiędzy tym, czy właśnie wykorzystujemy presety, czy jesteśmy w opcji manualnej. Jeżeli jesteśmy w opcji manualnej, no to możemy sobie po prostu manualnie tutaj sterować wzmacniaczami, które są w tymże oto wzmacniaczu. Znaczy symulacjami wzmacniaczy, które są w tym wzmacniaczu. Mamy do czynienia z Fenderem Deluxe, z Fenderem Tweed, z Voxem AC30. Tutaj mamy jakąś tam zabawę w Dumbla, czyli w rozwinięcie idei Fenderowskiej. Oczywiście jest też Treble Boost związany, no już powiem wam, jakbyście nie wiedzieli, z Brianem Mayem. 800, Orange, Dual Rectifier, ale jeżeli, jak powiedziałem, jeżeli podłączycie sobie to do USB, to możecie sobie dodatkowo ściągnąć symulację Soldano, wielu różnych innych Marshalli, 5150, można ten wzmacniacz fajnie rozbudować i załadować w niego dzięki temu więcej tych brzmień. Wydaje mi się, że Rysiek tutaj sobie jakieś tam brzmienia już dopisał, ale powiedział mi, że ja to podłączył do tej aplikacji, no ale jakoś stwierdziłem, że zrobię to po prostu tak manualnie, a tą aplikację pozostawię już tym, którzy ten wzmacniacz będą posiadali. Każdy ze wzmacniaczy oczywiście sobie sterujemy tak, jakbyśmy mieli kanał w naszym wzmacniaczu, więc mamy gain, wysokie, średnie, niskie i głośność, plus dodatkowo jest jeszcze głośność całego wzmacniacza, czyli tak jakby master volume, co na przykład może pozwolić nam na to, że mając na jednym jakimś tam swoim presecie i na jakimś tam drugim presecie te same brzmienia, ale jedno głośniej, a drugie ciszej, znowu w tej sytuacji, kiedy sobie gramy w domu i zakładamy one man band, ale jednak przełączamy te efekty, jednak staramy się grać całe piosenki i nauczyć całości formy, gdzieś tam z jakąś solówką, być może gramy sobie do jakiegoś swojego własnego podkładu i komponujemy, czy gramy covery, no to te solówki możemy sobie na przykład podbić, to tak mi się wiecie, no, nasuwa tutaj, że można to wtedy tak zapisać. Tutaj oczywiście sobie włączamy, tutaj jest wyjście, znaczy tu jest wejście na to, że możemy sobie podłączyć jakąś naszą MP3 i jest też wyjście słuchawkowe. I dodatkowo jeszcze wzmacniacz, oczywiście tak samo przez USB można to rozbudować, ale wzmacniacz jeszcze ma sekcję efektów. Jest to sekcja, która jest podzielona na trzy takie bloki, które możemy jeden po drugim włączać. W pierwszym z tych bloków mamy kompresor, chorus, overdrive i distortion. W drugim bloku jest flanger, phaser, tremolo, delay. I w trzecim bloku mamy cztery rodzaje rewerbu, czyli jest to pokój, rewerb sprężynowy, duża hala i tak zwany rewerb plate'owy, czyli taka symulacja takiej metalowej wielkiej płytki, która też robi jakiś tam rewerb. W momencie, kiedy jesteśmy w opcji tego, możemy wybrać jeden z tych modułów. Jeżeli jesteśmy w opcji tego danego efektu, tutaj jak sobie tam wciśniemy, to tutaj mamy dwie gałeczki, które odpowiadają za każdy z rodzajów za parametry każdego z rodzaju naszego tutaj efektu. Dodatkowo jeszcze możemy sobie, trzymając któryś z tych guzików tutaj, nie pamiętam, który to teraz był, sterować też bramką szumów, która jest tutaj też wbudowana. No i generalnie to jest takie bardzo proste, intuicyjne kontrolowanie tym wzmacniaczem. Bez żadnego problemu to każdy ogarnie, jest to bardzo, bardzo proste, a przy pomocy tej aplikacji, tak jak wszystko w tym momencie, jeśli chodzi o takie wzmacniacze, przy pomocy aplikacji jest jeszcze to prostsze i daje to nam jeszcze więcej zabawy. W sekcji tutaj, chyba power rampu tak naprawdę, we wzmacniaczu, czego nie powiedziałem, jest lampa 12AX7 ECC83, która z reguły jest wykorzystywana na preampach. Ona tutaj chyba odpowiada za po prostu taką ogólną jakąś
charakterystykę tego wzmacniacza. Dodatkowo są jeszcze takie dwa tutaj przyciski, które powodują, że teoretycznie możemy ten wzmacniacz potraktować jako wzmacniacz lampowy i tą cyfrową całą tę symulację razem z tym tranzystorkiem gdzieś tam na końcówce, no możemy jakoś tam jeszcze tak posymulować, że sobie ustawiamy bias dla lamp, czyli gdzieś tam teoretycznie zwiększamy natężenie tego prądu i zmienia nam się troszeczkę brzmienie. No to jest delikatna zmiana, ale również możemy zasymulować sobie klasę A lub klasę AB. I tutaj te zmiany już są dosyć radykalne, szczególnie jeśli chodzi o głośność. Nie jestem teraz pewien, czy te zmiany tej końcówki również można zapisać w presetach. Jeżeli je można zapisać w presetach, to też wtedy bardzo, bardzo pomaga tutaj ta gałeczka osobno i ta gałeczka osobno, no bo rzeczywiście ta klasa AB robi się troszeczkę cichsza. Powiem wam szczerze, że to jest naprawdę bardzo dobry wzmacniacz i no, gra to całkiem nieźle i te możliwości tutaj, mimo tego, że jest to w miarę tanie, w miarę małe, też są całkiem spore, więc jestem tym wzmacniaczem, nawet nie będę ukrywał tego, że w jakimś sensie urzeczony, czyli tak jak Rysiek mówił, no jest to dobra rzecz i dziękuję, że mogłem sobie ją przetestować i mogę ją wam po prostu też polecić, bo no, myślę, że jest tego godna, więc marsz do salonów muzycznych Riff po właśnie taki wzmacniacz, jeżeli szukacie wzmacniacza. Thank you.
Dobra, więc generalnie teraz sobie posłuchamy drugiego brzmienia, czyli brzmienia tego już takiego bardziej, moim zdaniem, high-gainowego Marshalla tutaj. Trochę inne riffy wam pogram. Natomiast od razu powiem tak, jakby się komuś nie chciało oglądać tego odcinka w całości, już by chciał przestać oglądać z jakiegoś powodu. Słuchajcie, nikt nikogo nie będzie ściemniał, że to jest wzmacniacz, który jest no taki jak prawdziwe Marshalle, taki jak prawdziwe Voxy, czy taki jak Rectifier, czy te Fendery. Takie symulacje w takich małych wzmacniaczach mają naprowadzić nas na brzmienie takiego piecyka prawdziwego. Mają dać nam po prostu troszeczkę więcej różnorodności w tym brzmieniu. Oczywiście przez zastosowany głośnik, przez zastosowaną końcówkę mocy, te brzmienia gdzieś mają też swój własny charakter tego Voxa. I taki wzmacniacz ma nam pomóc w nauczeniu się gry na gitarze, w nauczeniu się brzmień gitarowych, w zrozumieniu tych brzmień. No i generalnie musi to być po prostu tak, żeby nam nie przeszkadzało. Ten wzmacniacz nie przeszkadza, dobrze się klei do łapy, można z niego wykręcić fajne brzmienia, czyste jak i przesterowane, i na tym tutaj się skupiamy. Czyli ja wam nie powiem, że to jest wzmacniacz, który odmieni wasze życie w sensie takim, że nagle będziecie mieli w domu Rectifiera, Marshalla, Voxa i Fendera, ale na pewno nauczycie się dobrze brzmień gitarowych, na pewno was ten wzmacniacz nie oszuka, a też to, co gracie, będzie ten wzmacniacz odzwierciedlał, więc nie będzie zacierał waszych błędów na tyle, na ile wzmacniacz z 8-calowym głośnikiem, 20-watowy cyfrowy, nawet z jakąś tam małą lampką, potrafi to zrobić. To nie będzie żaden z tamtych wzmacniaczy, który stoi tam za mną, ale jest dobrze. Posłuchajmy tego Marshalla na sterydach. We'll be right back.
Tak jak powiedziałem, we wzmacniaczu chociażby jest jeszcze Mesa Boogie, we wzmacniaczu są jeszcze Fendery, są jeszcze Voxy. Ten wzmacniacz oczywiście uciągnie zarówno brzmienia czyste, jakieś alternatywne granie, przez efekty możemy się pobawić tym, że właśnie oprzemy nasze brzmienia, nasze zagrywki, jeśli już trochę tam zaczniemy kumać na tych efektach. Oczywiście, jeżeli będziemy chcieli pograć bluesowe rzeczy, jeżeli będziemy chcieli pograć trochę lżej, uzyskać jakieś lekkie crunche, również jest to możliwe. Oczywiście wzmacniacz na tyle, na ile jest to możliwe w takich małych konstrukcjach, powtarzam to jeszcze po raz drugi chyba w tym momencie, również dobrze się sprawuje w graniach metalowych. Te brzmienia przesterowane tutaj są bardzo, bardzo przyzwoite. I w tym momencie posłuchamy sobie dwóch takich brzmień. Pierwsze to będzie symulacja Dual Rectifiera, wzmacniacza, którego ja nie jestem jakimś wielkim fanem. I jest ta buła mesowska tutaj gdzieś tam odzwierciedlona. Ten charakterystyczny taki papierowy sound tutaj też gdzieś jest odzwierciedlony i można się poczuć mniej więcej, jakby się grało na tego typu mesie. Więc może się to jednym podobać, jednym mogą to kochać, drudzy nienawidzieć. Ale wzmacniacz ma również wbudowany distortion i overdrive. Tym overdrive'em chyba na tej mesie gdzieś tam chyba też troszeczkę coś dopaliłem. Nie pamiętam teraz, czy to zrobiłem w końcu na nagraniu, czy nie. Ale nawet jak nie zrobiłem, to no, pobawiłem się też tą dopałką. Troszeczkę można tą mesę okiełznać, bo mesę tak się okiełznuje właśnie. Nawet tą prawdziwą, nawet prawdziwą jeszcze bardziej. Natomiast drugie nagranie, którego za chwileczkę usłyszycie, to będzie nagranie, które jest na czystej barwie tutaj, tego wzmacniacza, czyli jest Fender Deluxe ustawiony. I włączyłem distortion z tego wzmacniacza. Co jest ciekawe też, mamy tutaj do czynienia z... Co jest ciekawe, też mamy do czynienia tutaj z 11 możliwościami wzmacniaczy, ale po podłączeniu się do aplikacji, po skorzystaniu z aplikacji, po wgrywaniu z aplikacji tych brzmień, te wzmacniacze chyba rośnie to do ilu? Do 20, więc jest ich dużo więcej. Tak samo jest z efektami i tak samo jest z bankami. Tych banków też wtedy można sobie tutaj zapisać więcej, więc generalnie zalecam Wam podłączenie tego pieca do apki. Jeżeli ktoś używa tego wzmacniacza, to bardzo bym chętnie usłyszał Wasze komentarze. Myślę, że jest to na tyle popularny wzmacniacz, że dużo osób z Was może go mieć, a dużo osób też mogło wejść tutaj chociażby po to, żeby to sprawdzić. Więc pierwsze nagranie to właśnie Mesa, teoretycznie symulowana, a drugie nagranie to Fender z distortionem tutaj z tego oto wzmacniacza. We'll be right back.
Tak jak powiedziałem, oczywiście wzmacniacz ma wbudowane delaye, chorusy, barwę czystą, więc można też fajnie poustawiać sobie te efekty po to, żeby osiągnąć pełniejsze, bardziej przestrzenne brzmienia. No to, słuchajcie, to oczywiście nie jest w żaden sposób stereofoniczne, więc te delaye nie będą nam gdzieś tam latać po panoramie, ale przez funkcję tap tempa możemy naprawdę sobie to fajnie ustalić, możemy sobie naprawdę fajnie to wykorzystać i daje nam to kolejne możliwości w rozwoju gitarowym, takie, które pozwalają nam, no nie musimy kupować tych wszystkich kostek. Oczywiście to nie będzie jakoś taka, jakbyśmy sobie kupili osobną jakąś tam kostkę efektową, ale tak naprawdę wchodząc tutaj w te efekty, spokojnie nauczymy się do tego, do czego takie efekty są. Więc generalnie, jeżeli wykorzystujemy ten wzmacniacz w domu, do nauki i tak go traktujemy, to wszystko, co jest nam potrzebne do tej nauki w tym wzmacniaczu jest i wszystko można osiągnąć i wszystkiego się tu można nauczyć, mówię. No. Multum tych rzeczy, zabawy co nie miara. Myślę, że na pierwsze 3 lata taki wzmacniacz spokojnie wystarczy. Żaden nauczyciel nie powinien was wyrzucić z nim z lekcji i też sami możecie sobie go rozkminiać i no, myślę, że przysporzy on wielu dużo, dużo zabawy. Oczywiście generalnie słuchajcie, też nie musicie mnie słuchać. Idźcie do salonów muzycznych Riff, mają dużo wzmacniaczy, ograjcie sobie te wzmacniacze, weźcie Voxa pod uwagę, weźcie pod uwagę małego Nuxa, weźcie pod uwagę cokolwiek tam innego mają, usiądźcie, posprawdzajcie, zobaczcie, z czym wam się lepiej je, ale generalnie te wzmacniacze są raczej do siebie wszystkie w tej klasie podobne i tak jak powiedziałem na samym początku, nie szukamy tutaj ultra jakiegoś super zawodowego brzmienia, bo tego brzmienia tutaj nie będzie, szukamy czegoś, co nie przeszkodzi wam w nauce. Dlatego pokazuję ten wzmacniacz, dlatego kiedyś omawiałem Nuxy, bo takie wzmacniacze nie przeszkodzą wam w nauce i nie będziecie po prostu się męczyć z jakąś pierdziawką. To nie jest pierdziawka, tak naprawdę. Mimo tego, że oczywiście przez 8-calowy głośnik, przez wielkość i tak dalej, można ten wzmacniacz zaliczyć do kategorii pierdziawki, ale to nie jest moim zdaniem do końca pierdziawka. Posłuchajmy sobie teraz tych brzmień czystych. Reasumując, podsumowując, Vox VT20X, bo tak on się nazywa, z serii Valvetronics, jest to bardzo dobry wzmacniacz do tego, żeby rozpocząć swoją przygodę ze wzmacniaczami gitarowymi. Jest to wzmacniacz, na którym da się pograć cicho, da się pograć jeszcze głośniej, nie pogracie na nim próby, ale spokojnie nauczycie się wszystkiego, czego powinniście się nauczyć pod względem sprzętowym i przez pierwsze 3 lata nie będziecie musieli kupywać żadnych efektów i niczego innego wam, i nic innego wam nie będzie potrzebne do tego, żeby grać po prostu. Więc jest to dobry wzmacniacz na początek.
Można go podłączyć przez apkę, pobawić się troszeczkę bardziej, nauczyć się tego, zobaczyć jakie są piece, nie tylko tutaj z tego panelu, tylko po prostu widzieć te symulacje, te rysuneczki, wyczuć jakie są różnice pomiędzy Voxem, Marshallem, Fenderem, Mesą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No jest to przyszłościowa rzecz, jeżeli zaczynacie swoją przygodę, to na pewno, jak powiedziałem, pierwsze 3 lata macie zabawy po prostu co nie miara. I nie będziecie musieli szukać nigdzie indziej. I myślę, że będziecie z tego zadowoleni. W tym momencie już kończymy nasz program. Będą jeszcze nagrania na tutaj różnych brzmieniach i pokażę wam, jak mnie poniosło, bo w pewnym momencie ten wzmacniacz mnie poniósł, a to jest też ważne. No nawet kogoś takiego doświadczonego, może nie jakiegoś super grajka jak ja, bo ja nie jestem żadnym super grajkiem, ale jestem doświadczoną osobą, jeśli chodzi o pewne rzeczy. Ten wzmacniacz poniósł i dał mi trochę radochy i gdzieś tam zacząłem go wykorzystywać w taki sposób, że zaczął też mnie inspirować do pewnych rzeczy, więc generalnie teraz przed wami będzie to nagranie właśnie, gdzie się zainspirowałem, jako ostatnia część tego testu. Oczywiście bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy tutaj dotarli. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy oglądają filmiki w całości. I możecie napisać w tym momencie, że troniczna lampa was zainspirowała. Napiszcie, zainspirowała mnie troniczna lampa. Taką głupotę. Wszyscy ci, którzy bawią się ze mną w te głupie komentarze. Oczywiście dziękuję wszystkim, którzy, jak powiedziałem, oglądają, są w Gitarowej Mgle, uczestniczą w tym programie. A najbardziej dziękuję wszystkim, którzy są patronami tego kanału. Patroni tego kanału, osoby, które są teraz na liście, jest to najbardziej oddana część Fogowiczów, najbardziej oddana część widzów. Zapraszam do wzięcia udziału w patronite'owym wspieraniu tego kanału, bo dzięki temu kanał się rozwija, idziemy tutaj do przodu, jest zabawa, jest fajnie, są 4 odcinki w tygodniu. Dzięki temu ja mam czynsz na to, żeby tą fogownię opłacić. No i generalnie jesteście dla mnie największym wsparciem, jakie w tym momencie mam. Nie spodziewałem się, że tak to będzie wyglądać. Przypominam, że jest nasza zabawa. Przypominam, że lecą do was fanty. Propsy, 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 propsy. Przed wami teraz już ostatnie nagranie. Końcówka samochodowa. I dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do czwartku.
Siemaneczko, witam gitarowe świry. Zobaczmy auto, które jest doskonałe dla zespołu metalowego. Ależ ono jest świetne. Tu jest wszystko. Jest nawet browarek z przodu przy silniku. Elementy czaszkowe. Przecież to jest doskonałe. Drut kolczasty. Jest, jest. To auto ma wszystko, czego potrzebuje prawdziwy metalowy zespół. A z tyłu dzieci siedzą. O-o. Jest świetne. Takie auto, że myślę, że Titus Sassy Drinker śmiało mógłby jeździć. Pozdrowienia, na razie, pa pa. Zobaczmy go tu jeszcze trochę.